zdawałem sobie sprawę z tego, z własnego doświadczenia, będąc piłkarzem w różnych klubach. I te zmiany, przychodzi nowy trener, nowy sztab, to zawsze taki pewien, z jednej strony niepokój, zastanawianie się, co będzie, czy to dla mnie jednego, drugiego jest akurat taka osoba, gdzie ewentualnie szybciej będę funkcjonował. Zrobimy jedno ze śmiechem, dobra? Dobra. Budowanie i tworzenie grupy i tego kontaktu, myślę, że zawsze jest takie same, to zachowanie i oczekiwania, badanie, sprawdzanie i szukanie ewentualnie jakichś pomyłek ze strony zawodników w sztabie trenerskim jest normalne. Cześć, Wiśnia. Cześć. How are you? Kubi Beret. 2076, to samo. Siema. Siema. Kto tu został? Cześć. Został jedyny, ocalały. Cześć. Ty zostałeś jedyny. Musiałem na ciebie. Jedyny Wojtek się uratował. Cześć. Jak tatuś? Dobrze, daj radę. Jest kierownik drużyny, Ta grupa zaczęła tworzyć taką jedność, to mnie troszeczkę zaskoczyło. Myślałem, że to będzie trwać dłużej, że jednak to nastawienie w tej grupie po nieudanych mistrzostwach świata, dużo nowych zawodników, że może na początku być w jakiś sposób taki pewien dystans, ale myślę, że dosyć szybko było widać, że jest takie szukanie kontaktu, szukanie nawiązania takiej dobrej atmosfery i to jest dla mnie bardzo budujące. Jezu, kto to odchytany został? Okulary założył. Co? Ale że dojrzałeś? Te okulary czy co? Bardzo dobrze. Drugą ręką nawet w ten sposób może zagrać. Co? Nie. O! Nie wiem, co pokazać. Zrobię emotkę. Zrób to za siebie w takim razie. Lepiej być nie może, nie? Szczerze. Więcej tu nie wycisnę. O, to jest dobre, zobacz. Tak. Ale to też, to... Dobra, więcej tu. Nie będę zaspał moje Instagram w tym tygodniu. Zmiana. Tak jak w klubie. No jak już Łukasz ogłosił, że kończy karierę niestety reprezentacyjną, tak, no wiem, że Zielu gra z 20 w klubie, od razu do niego napisałem. Zadowolony, zgodził się, tak powiedział, że szczęśliwa 20 i... A ty Ranek podpisywał 20 kadrową. No i zapytanie. Potwierdziłem, że chciałbym też taki widzę numer w kadrze i w klubie. Poczułem na początku drugiej połowy ból w prawej pachwinie. Grałem, później było grząskie. Boisko, poślizgnąłem się i już niestety bardziej poczułem ten ból taki nasilający się i no, nie mieliśmy zmian. Wynik był na styku 1-1, także musiałem grać z tym do końca, ale no, teraz myślę gdzieś 12 dni przerwy, nie? Coś takiego. Dobra, idę się podchować. Zawsze jak przychodzi nowy trener, pierwsze treningi, to jest znowuż takie oczekiwanie, zastanawianie się, jaki będzie styl, jaki będzie charakter pracy. To jest zawsze też troszeczkę trudna sytuacja dla sztabu trenerskiego, przede wszystkim ze względów takich organizacyjnych. Ci zawodnicy muszą to zrozumieć na początku, zawsze to troszeczkę dłużej trwa, tłumaczenie, pokazywanie, objaśnianie, tak więc ten czas na pewno jest zdecydowanie dłuższy, potrzebny do przekazania tego. Krycha, ty wchodzisz, gramy trzy,
I Knucho jest obrońcą, rozumiemy? Hop, idziemy, hop, hop. Raz, hop. Na pakieczu. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, i na zewnątrz, tak, już, dobre, dobre, zaczynamy łapać. Ale gramy też pozostałe. Spadaj! Dobre, tak. Nie, 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 nie. Okej, środka, Jarek. Ale proste dać ćwiczę, bez bramkarzy. Wy już umiecie to, wy nie potrzebujecie. Ale bramkarza. Telefon na ręku za nas na treningu już kupiliśmy, no ładnie. Brutalna forma, Wasilidze. Czekałem jeszcze na jakiegoś. Więcej nie zrobisz. Będzie musiał je. Dobra, poprzeć. Wracamy. Już nie chcieliśmy dłubać jak pożyć bramki, nie? Ile masz? 3. 3-6. To jest 20 strzeleń, nie myślę. Fajne rzeczy gada, nie? Mówi na przykład, on się nie cieszy po golach, nie? No. Pytają się go, czemu się nie cieszy po golach. Mówi, no trener gości jest 10 metrów ode mnie, to z szacunku dla niego nie mogę się cieszyć przed oczami. Hej, panowie, jak czujemy się po wczorajszym? Męczenie, zakwasy, czy jest okej? Okay? Czy się nie przyznajemy? Ale dobry trening tu był wczoraj. Wiem, że na początku zaczynamy robić jakieś tam tematy, rozegrania. Na początku zawsze, panowie, dopóki tego nie załapiecie, to są jakieś problemy, ale dobrze to wyglądało. Zielu, a trochę szybciej, Zielu, trochę szybciej. Dawaj. Tak, tak, nie wolno. Odbij dwa kroki, przód, dwa kroki tył. Dawaj. To jest taki test, kiedy się zbuntują? Kotek, pokaż, Kotek. Buntuj, na górę. Dawaj. Mocno sobie, dwa w lewo, dwa w prawo, powtórz dwa razy. Że z każdym następnym dniem już zawodnicy pomału zaczęli rozumieć tą taką główną naszą strategię, filozofię, jeżeli chodzi o trening. I myślę, że na pewno w tym, na czym my się skupiamy, jak organizujemy, przygotowujemy te treningi, myślę, że to jest dosyć interesujące dla piłkarza, dla zawodnika, dla drużyny. Bo dużo jest rzeczy takich, które są ciągle związane z rozgrywaniem, z akcją, w poruszaniu się i ofensywnym, i defensywnym. Tak więc myślę, że te treningi na pewno były dla chłopaków ciekawe, interesujące. Oni schodzą, ty robisz pierwszy ruch, tak? Drugi ruch. Jak będzie góral dochodzi. Góral przyjmie piłkę, ty wycofujesz. Robert, schodzisz, rewitacje parę metrów. Piłka jest. Teraz, który z was będzie pierwszy? Jest to! Jelo! Spokojnie! Dobre! Dobra, 14 razy to robię. Raz, 18 razy crash z czaki. Ja myślę, że na pewno i Radek Gilewicz, i Andrzej Woźniak, Tomek Mazurkiewicz mają duże doświadczenie piłkarskie. Tomek na pewno już również trenerskie, jest moim asystentem również już od paru lat, tak więc na pewno to zrozumienie jest między nami bardzo dobre. Ale na pewno również dla każdego członka sztabu ten początek to była taka obserwacja, ocena, bo to jest nieuniknione, ale myślę, że dosyć szybko było widać tą chemię między sztabem trenerskim, medycznym, wszystkimi ludźmi, którzy tworzą całą tą kadrę. To chodzi Cristiano znowu? No nie wiem. Ja mam barana. Barana? Ale to nie, ja bym to chciał. Nie, ma to nie czytać. A Modric mógł być, no. Na mundialu najlepszy też zawodnik. Dostał najlepszego na mundialu? No. Dziękuję bardzo. Proszę. Lepiej, a ty wchodzisz do niego tam. My atakujemy. Teraz tak, albo... Gołacie. Jeszcze raz, lewo, nogę. Nie interesuje mnie, co... No wtedy robimy lekką sytuację taką, że tu Przemo wycofuje. Przemo, kurwaś, mówię do twojego taty. Wróci też. Oby w piątek i w piątek. Tak,
1-0. Sorry. On chyba lepiej strzela wolny niż karne. Wiesz co, no? Mertens. Jeszcze masz porażkę, tak? Jedno. Tak. Jeszcze musisz odrobić jedno. Muszę odrobić. Zielu! No? Zrobisz mi to? A gdzie jest mój? Skurwek tutaj nie zostało, bo nie było. Dobra. Co? Fajne. Tak? No. Chodź mi zrobić te picie. Mole kapuera. Cercavo mare calmo, ho trovato tutte, sera bella forte, non dirmi buonanotte. Teoretycznie jest fantastycznie, ty weź to sobie zapisz, ja nie wiesz, co ja chcę. Patrząc na te pierwsze dni, w szczególności przed meczem z Włochami i te ostatnie dni przed meczem, rozruch we Włoszech, jakość tej gry była niesamowita i w sumie to później wykorzystaliśmy do odprawy, gdzie przekazaliśmy, że jeżeli zademonstrujemy taką jakość gry, taką kulturę, agresywność, to że na pewno jesteśmy tutaj w stanie z Włoch wywieźć bardzo dla nas korzystne wyniki. Taki mecz, gdzie po pewnej przerwie, po Mistrzostwach Świata, takich niezbyt dobrych nastrojach ogólnie, jeżeli chodzi o nastawienie do piłkarzy ze strony kibiców, mediów, widać było taką wewnętrzną mobilizację i taką ochotę pokazania, że jednak nie jesteśmy tacy słabi. Wynik końcowy jest troszeczkę takim niedosytem, bo zasłużyliśmy na to, żeby to spotkanie wygrać. Zagraliśmy dobre spotkanie. Praktycznie jeden błąd w naszym ustawieniu taktycznym spowodował to, że Włosi mieli rzut karny i zdobyli bramkę wyrównującą. Jeśli to mamy, gdzie możesz patrzeć, gdzie się patrzysz? Masz jedną na cel, albo masz przygotowaną. A jak trochę uciekasz, to ja mam już ciężej, bo muszę ciężko mi cię będzie złapać, bo uciekasz mi. Więc mam jeszcze większy dystans i wtedy masz trzy opcje do zagrania. Wiesz, to jest prawo, tego perspektywa i zawsze to przekonam. Gratuluję dzisiejszego wyniku. No oby podobne wyniki i same zwycięstwa były na Państwa koncie w tym nowym rozdaniu. Zobacz, jest ten. Tu będziemy sobie siedzieć i będziemy oglądać. Nie,
ostatnich meczach, więc i dalsza część to już wiem, na początku będzie mówić stałymi fragmentami gry. Tak więc na to będziemy uważać. Wyjście jeszcze będzie spod pressingu troszeczkę inaczej niż robiliśmy to i próbowaliśmy to robić często dosyć dobrze z Włochami. Irlandczycy troszeczkę inaczej atakują, nie atakują trójką, tylko atakują dwójką środkowych na pasyku, żeby wychodzą, tak więc pokażemy. Z innego schematu będziemy wychodzić do tego rozegrania. Pęknę. Co? To było dobre. No widzisz, zobaczymy, spodobało się. Wielu o to chodzi, jak się spodoba, to wtedy jest chęć pracy. To jest super. Nie, spokojnie. Na razie wszyscy do tyłu. Wszyscy jesteście piłkarzami? Tak. To panowie, 10 pompek proszę mi. Szybko, idziemy. Idziemy. Zaraz pan prezes. Panowie, co dzień, 3 razy dziennie, przed każdym posiłkiem. Jeszcze raz, do 2 odlicz. Gdybyśmy we Włoszech zachowali taki spokój i cierpliwość w rozegraniu piłki, jak to miało miejsce podczas tych 15 ostatnich minut meczu we Wrocławiu z Irlandią, to myślę, że byśmy tam zdobyli bramkę. Ta cierpliwość, pomimo jakichś tam już gwizdów ze strony kibiców, pokazała mi, że ta drużyna, która występowała na boisku, ma tą cierpliwość, spokój i jak gdyby również to przekonanie, że w taki sposób rozgrywania jesteśmy w stanie szybciej coś zrobić. Myślę, że ta akcja, która dała nam bramkę wyrównującą, była wykonana perfekcyjnie. Jestem zbudowany tym, co zobaczyłem na tym pierwszym zgrupowaniu przez tych 10 dni.